Dalej w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pan poseł Grzegorz Braun. Bardzo proszę. Szczęść Boże, pani marszałek, w pracy dla ojczyzny i wesołych świąt. W oktawie jeszcze aktualne. Nic dodać, nic ująć po tym, co przedstawiciel wnioskodawców powiedział z tej trybuny, po tym, co już usłyszeliście państwo z ust kilku moich tutaj poprzedników. Słowa stare, dobre. Niewinność, cnota, dziewictwo, czystość. To rzecz jasna nie są terminy prawnicze. I nie dążymy do tego, żeby polski kodeks karny operował takimi terminami. Pamiętamy jednak, przynajmniej część z nas w tej dziś przecież tradycyjnie opustoszałej izbie, pamiętamy, że kto by skrzywdził, zgorszył jednego z maluczkich, ten lepiej, żeby sobie kamień młyński u szyi uwiesił. My nie jesteśmy tak radykalni, żeby postulować wprowadzenie tego ewangelicznego zalecenia w życie na poziomie rozstrzygnięć ustawowych, kodeksowych. Ale działamy w stanie wyższej konieczności. Rewolucja, której deprawacja jest narzędziem, atakuje młodych Polaków i z uwagi na to z najwyższą uwagą pochylamy się nad tym przedłożeniem, nad tym obywatelskim projektem i będziemy kibicować procedurze, która mam nadzieję doprowadzi do jego uchwalenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.